Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Sengoku Dynasty i proszę Państwa, kontynuujemy nasze przygody. Mamy, proszę Państwa, poprosić Ako, aby dołączyła do naszej wsi. Mamy też drugi punkt programu, ale zanim to nastąpi, no to wypadałoby się przespać. I teraz, chciałbym wypróbować matę w domku, który wybudowaliśmy w poprzednim odcinku. Śpi 8 godzin. No, tatami, tak? Takie... Właśnie, o. Pory roku, okej. Okay. Zmiany pór roku stanowią ważny element życia w Dolinie Nati. Zależą od nich produktywność, potrzeby i szczęście wieśniaków oraz możliwość realizacji projektów specjalnych. Pozycja przywódcza zapewnia ci pewien wpływ na ich tempo. Każda pora roku trwa minimalną liczbę dni, domyślnie 2, które muszą upłynąć. W przypadku obecnej już to się stało, możesz więc zmienić ją na następną, korzystając ze swojej dzwonnicy. Jeśli nie zrobisz tego w przeciągu kolejnych kilku dni, pora roku zmieni się automatycznie po upływie ostatniego, domyślnie 5. Aha, czyli tak by to... Okej, okay, tak by to działało. No dobra, czyli moglibyśmy zmienić porę roku... już teraz, ale nie musimy tego robić. Więc dobrze, to ja tego nie zrobię. Ja tego nie zrobię, bo prawdopodobnie, no to sądząc po owockach, jest to, moi drodzy, lato. A ja bym chciał do tej zimy troszeczkę się bardziej przygotować, tak? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, zobaczyć przede wszystkim, jakby to funkcjonowało. No bo tutaj, wiadomo, no to jest jedna mata do spania, a czy mogę dodać więcej? Otwórz menu. I teraz tak, co my tu mamy? Dekoracje, ok? Konstrukcje wioskowe, meble, o właśnie. I to mamy co? Umeblowanie domowe, jasne, umeblowanie magazynowe, umeblowanie budynków produkcyjnych. I tu mamy maty, tak? To są pojemniki. O, fajnie, fajnie. Nie, no, kapitalna sprawa. Bambusowa podstawka. Niski bambusowy stolik, na którym można ustawić różne dekoracje. Zobaczcie, jak to fajnie. Lampa podłogowa. To też ciekawa sprawa. Tutaj większa taka lampa podłogowa. To papierowa, tak? No i tutaj duża. No dobrze, łóżka. My chcielibyśmy łóżko. Tu... No, wiadomo, to jest jak na razie zablokowane, ale chciałbym drugą matę do spania. I teraz mogę ją sobie ustawiać, tak? Czy nie? Osiągnięto limit umeblowania, nie można umieścić więcej tego typu mebli. Czyli to jest co? Dom jednoosobowy? Kutwa! No, no dobra, no trudno, czyli Ako zamieszka na razie sama. A miałem taką cichą nadzieję, że będzie zupełnie, zupełnie inaczej. No dobra, no to pójdziemy, zaprosimy ją do zamieszkania w naszej wiosce. A Państwo, jeżeli macie ochotę kupić taniej Sengoku, Dynasty, bądź jakąkolwiek inną grę, to korzystajcie z porównywarki cen naszego sponsora GG Deals. Zobaczcie, jak to wygląda. No i kupujcie taniej, bo po co przepłacać? GG Deals to porównywarka cen, która oferuje Ci znalezienie najlepszej okazji do zakupu gry, filtrując oferty ponad 50 sklepów zarówno z oficjalnej, jak i nieoficjalnej dystrybucji. To Ty decydujesz, jakie oferty chcesz widzieć, klikając w zakładkę Deals, a następnie wybierając Official Stores lub All Stores. Dodatkowo każda gra ma historię cen, dzięki czemu możesz szybko zorientować się, czy dana cena jest najniższa w historii sprzedaży na obecną chwilę. Na GG Deals ustawisz również alerty cenowe oraz stworzysz listę życzeń, zatem jeżeli chcesz mieć pewność najniższej ceny, kliknij link znajdujący się w opisie tego filmu i wybierz GG Deals, rejestrując się za pośrednictwem Twojego konta Steam. Wiecie teraz, jak znajdować, kupować oferty, znaczy gry taniej, znajdując odpowiednie oferty, natomiast najtańsze, natomiast my doszliśmy już do Ako. Czy ja tu coś mogę stąd zgarnąć? Mogę podnieść
jakiś taki bukłak, co to jest, bambusowa butelka, to się przyda, pochodnia, o, tego typu rzeczy. Czy wiosło też? Nie. Dobra, porozmawiajmy z Ako. To ty, no ja, fajna jesteś, wiesz? Przynoszę dobre wieści. Wieść się odrodziła, chodź, dołącz do mnie. Nie wierzę, tak strasznie się cieszę. Powiedz mi tylko, gdzie jest mój dom, a zabiorę się do pracy. No, fajnie. No dobra, i teraz... Skoro mamy już pierwszą dziewoję... Czy jak wejdę w ognisko, to coś mi się stanie? Nie. Okej, okay, no ta wstała i się położyła. Dobra, no to teraz. Zadania dynastia, tak? Zobaczmy. Zarządzanie dynastią. Jest optymalnym sposobem osiągnięcia sukcesu. Umożliwia automatyzowanie części produkcji w celu ułatwienia ci życia. Jednak aby zostać wielkim przywódcą, potrzebujesz ludzi, którym będziesz przewodzić. Szukaj uchodźców i zapraszaj ich do swojej dynastii, przydzielając im posłania w jednym ze swoich domów. Potem będzie można przydzielić im także pracę, na przykład przy produkcji jakiegoś przedmiotu albo budowie projektu specjalnego. Aby wytwarzać przedmioty, wieśniak będzie potrzebować dostępu do budynku magazynowego dynastii, surowców i ewentualnie narzędzia. Możesz też przydzielić pracę sobie. W końcu wielki przywódca przewodzi, dając przykład. Zwróć uwagę, że cała produkcja jest kończona, a korzyści odbierane przy zmianie pory roku. Okej. Okay. Pory roku można uważać za tury produkcji i należy się do nich dobrze przygotować. Bieżącą porę roku można zakończyć po upływie kilku dni. W tym celu należy użyć dzwonnicy. To już wiemy. Zauważ ponadto, że wieśniacy mają swoje potrzeby. Jeśli będziesz je zaniedbywać, wieśniak opuści twoją wieś. Aby zadbać o potrzeby wieśniaków, umieszczaj w odpowiednich pojemnikach dynastii żywność, napoje i materiały zapewniające ciepło. W miarę powiększania się twojej dynastii mogą pojawić się nowe potrzeby wieśniaków. No właśnie, tego się akurat boję. No ale dobra, no mamy tutaj bez domu, tak? Bez domu, jak ja mam to przydzielić teraz? Dynastia. Flyer Village One. O, mogę to zmienić. No to słuchajcie, kurczę blade. Nie może być inaczej. Pabellandia. Ha, ha, ha. Jest, akceptuj. Mogę nazywać moje wiochy. Rewelacja. Stan 1 na 30. Okej, okay, w porządku. Populacja, zobaczmy. Populacja, to jestem ja, to jest Ako uchodźca. Dom. Możemy przydziel wioskę. Oczywiście. Mały dom. Tak. I posłanie. Opróżni? No i dobrze, przydzieliłem ją. Czyli Ako w tym momencie nie jest już bezdomna, ma swoją matę do spania, ale jest bez pracy. No dobrze, a miejsca pracy, no, kucharz. Szczerze powiedziawszy, to tak za bardzo, to nie mam potrzeby, żeby ona kuchciła w tym momencie. My mamy osiągnąć 5. poziom sławy dynastii, pomagając wieśniakom. Ako, czy ty... No nie wiem. Coś, jakaś nieruchawa taka jest. No nie wiem, czy ona tam będzie chciała do nas przyjść. Tak czy inaczej, mamy pomagać wieśniakom. No i teraz pytanie brzmi, czy ja mam się wybrać gdzieś już na jakieś eksploracje, czy jeszcze może troszeczkę tutaj podziałać, bo nie mam żadnej broni, nie mam nic. Wiem, że tutaj dziubaski potrafią atakować, no bo już tam była o tym mowa w grze. Natomiast tam widzę, jakaś na plaży jest skrzynia. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, bo być może udałoby się coś zgarnąć. Tutaj jest ten rybak i tak de facto on by mi się przydał do zdobywania pożywienia. Aha, to jest skrzynia taka, ale nic się z nią nie da zrobić. A czy tutaj coś leży? To jest łódź, prawdopodobnie tego rybaka. Czy ja mogę z nim porozmawiać? Albo tutaj coś mu podpieprzyć? Duża towara. Złup. Aha. To wiecie co? Sake. O.
Wiecie co, może niekoniecznie będę ich okradał, bo to może mieć negatywny wpływ, ale porozmawiajmy. Czego chcesz? Jestem uchodźcą. I to jak widzę rzadkiej maści. A ty kuźwa, ty jakiś brzmi jak ten, był koniem. Co masz na myśli? Niewielu udaje się przepłynąć przez morze. Śmierć była o włos, statek się rozbił, potrzebujemy schronienia. Okej, okay. No to jakieś coś chyba... Chyba miałem z nim wcześniej porozmawiać, no ale nie było znacznika. Ludzie obawiają się podróżnych, którzy mogliby przywlec zarazę, zażądać części żywności dla siebie albo zwiększyć tłok w ich domach. Nie będziesz tu mieć łatwego życia, ale biedni uchodźcy tacy jak ty nie mają wyboru, prawda? Nie licz jednak na to, że będę ci ciągle pomagać. Masz tu coś do jedzenia, a teraz ruszaj w drogę. Okej, okay, czyli gościu, co nam ziomuś dałeś? Borówki. Nie, prosty rybny posiłek. Fajne. A te borówki też chyba nam dał, bo nie miałem tego w ekwipunku. Gotowana ryba, o, jeszcze takie coś dostałem. No, czas świeżości 2. A to 96, ja bym to zjadł. Znaczy, mogę i prawym przyciskiem myszy, nie? Ale tam. A boróweczki? Czas świeżości, 93. To mogę też na pasek dać, bo to tego jest więcej. To coś zawsze tam sobie ogarniemy, nie? Eksploatuj dowolnym kilofem. To jest małe złoże kamienia. Ciekawy jestem, czy tak jak w Medieval Dynasty, to jeżeli ja przypisałbym pracownika, tak? Wieśniaka, załóżmy. Do zbioru właśnie takich rzeczy jak żelazo, kamień i tak dalej. To czy właśnie tak jak w Medievalu te surowce nie będą znikać? Czy też będą? To jest dobre pytanie, bo tam... O, żółta chryzantema, patrzcie, kurczę. To akurat wszystkich świętych zapasem. Nie no, żartuję. Nie wiem, do czego to może służyć, to może być zioło, ale zbierzmy na wszelki wypadek, co by później nie było tak, że my będziemy potrzebowali, a nie będzie. Wracając do tematu. W Medievalu, jeżeli sami zbieraliśmy, tam w jaskiniach i tak dalej, ci co grali to wiedzą, to te złoża znikały. Ale jak się przepisywało do kopalni, powiedzmy właśnie w tej jaskini pracownika, no to on jakoś tak wydobywał to, powiedzmy, bezkolizyjnie. Bezkolizyjnie, nie? W ten sposób to nazwiemy. Ja tutaj sobie pozbieram różne chocki klocki. Mam osiągnąć 5. poziom sławy dynastii pomagając wieśniakom, z tym, że jak na obecną chwilę, to jeszcze żaden pomocy od nas nie potrzebował. I teraz pytanie brzmi, czy Ako, jako nasza pierwsza wieśniara... Jakkolwiek to brzmi, byłaby w stanie nam coś tutaj zaoferować do roboty, jakieś takie rzeczy. Ten dziubas, który tam stoi, no to on nam oferował, tylko że przestał. O, tam jest jakiś wieśnior, więc chodźmy, zobaczmy. Ona by chyba potrzebowała pomocy. Słuchaj, ile ty masz lat? Powiedz mi. Bo ja żony szukam. Zbieraczka. Sayuri. Witaj. Co? Kuźwa, szubienica? Co to jest? Szubienica? Tak, cena naszej wolności. Zginął tu Enjiro, który stał na czele pierwszego Ikki, sojuszu przeciw Shibayame Dono. Widziałem jego śmierć na własne oczy. Nigdy tego nie zapomnę. Niedługo po tym, jak dokonaliśmy zemsty i żaden Shugo... niedługo po tym, jak dokonaliśmy zemsty... Aha, i żaden Shugo nie będzie już władać tą krainą. Okej. Czy bunt Ikki zmienił życie ludzi na lepsze? No dobra, panna nie jest pewna, ale to nie zostało być przetłumaczone. Chcą być uważani za następców Enjiro i obawiam się, że mają też inne plany. Kojiro, he's one of the bandits who set up camp further along the coast. No dobrze. Czy Enjiro był bandytą? Nie, chętniej używał głowy niż miecza. Umiał rozmawiać z ludźmi. Okradanie niewinnych kupców, blokowanie szlaków handlowych czy łupienie magazynów z pewnością nie stanowi jego dziedzictwa. Okej, a o co walczył?
o społeczność. Chciałby ludzie współpracowali ze sobą mimo dzielących ich różnic. Ale zamiast tego każdy próbuje zagarnąć jak najwięcej dla siebie i cierpi na tym cała dolina. No dobrze, co twórcy, wy to żeście kuźwa, nie wiem, te końcówki zdań to pominęliście, czy bo tak widzę taką zależność. Jedno jest pewne, przydałby się nam teraz ktoś taki jak Enjiro. No dobra, no muszę iść, porozmawiamy później. Okej, ale ona nie dała nam nic do pomocy, znaczy do zrobienia. Nie pozwoliła sobie pomóc. Więc okej, no. Wydaje mi się, że wypadałoby te skrzynie posprzątać. Ty kim jesteś? Bandyta? O kutwa. No dobra, porozmawiaj. Kojiro. Czy tam za tobą stoi szubienica? Tak, oczywiście, przychodzisz oddać szacunek? Jeszcze nie wiem, kogo tu powiesili. Ach, pewnie przychodzisz z daleka, witaj. Ty, kuźwa, chciałbym, żeby każdy bandyta mnie tak witał. Właśnie tu sławny Enjiro wydał ostatnie tchnienie na rozkaz przeklętego Shibayamy. No to z czego słynął Enjiro? Był najdzielniejszym mężczyzną w Japonii. Mhm, oczywiście. Wywołał Ikki, powstanie przeciwko Shibayamie i wyzwolił prowincję z jego ucisku. No dobrze, to się w końcu dowiedzmy, kto to jest ten Shibayama. Pełnił kiedyś funkcję Shugodaya, a toś pomógł. Zarządzał tymi ziemiami w imieniu władcy. Ale potem wybuchła wojna między rodami. Wykorzystał zamieszanie i sam przejął władzę. No to co było złego w Shibayamie? Cóż, początkowo go popieraliśmy w nadziei, że będzie traktować nas lepiej niż nasz żałosny pan, ale nie traktował. Nałożył mordercze podatki, ludzie głodowali i chorowali. Wiedzieliśmy, że trzeba coś zrobić, inaczej wszyscy zginiemy. No to jak przebiegł bunt? Mężny Enjiro wezwał nas, byśmy zjednoczyli się w Ikki. Poszliśmy razem do posiadłości Shugodono, aby zażądać umorzenia długu. Ale przeklęty Shibayama Domo poczerwiał na twarzy i zadymiło mu się z uszy. Wysłał swoich samurajów, by nas przegnać. Walczyliśmy zaciekle, ale w końcu nas pokonali. No dobra, to czy Ikki się powiodło? No to już wiemy, że pokonali. Z początku nie, cnotliwy Enjiro został powieszony, a Sosogi spalona do gołej ziemi. Podły Shibayama miał nadzieję, że na tym się skończy, ale to nas tylko bardziej rozwścieczyło. Wkrótce potem dwulicowy Shibayama wysłał swoich żołnierzy na wojnę klanową. Wykorzystaliśmy tę okazję i wkrótce zatańczyliśmy na jego zakrwawionym grobie. Czy Shibayama zginął? No przecież kuźwa mówi, że popełnił seppuku w swojej w płonącej już wówczas posiadłości. Jeśli wejdziesz głębiej w dolinę, znajdziesz resztki jego posiadłości. Ale jeśli chcesz zasmakować prawdziwej wolności, przyjdź do naszego obozu na klifie. Jak się nazywa? Enjiro Mura. Oczywiście. No dobra. My musimy już iść. Czyli dowiedzieliśmy się, proszę państwa, czegoś. Ale nadal nikomu nie pomogliśmy w obecnej chwili. I teraz pytanie brzmi... Aha, bo tego nie mogę zebrać. Kochana, zbieraczko. Fajna jesteś, tylko dałabyś coś do roboty. Słuchaj, słuchaj. Bo tam ci się coś nad głową świeci, no to... Aha, nic. To o co tu chodzi? Kurde. No to skoro ona nam nic nie daje, to wydaje mi się, że trzeba będzie przeprowadzić eksplorację. Ale... że już jest dosyć późno, słuchajcie. To ja myślę, że tę eksplorację można byłoby przeprowadzić... no nieco później. Poznajemy historię, więc to też się liczy. Jest to jakoś wartość dodana. Więc nie zawsze musimy coś budować, coś... psuć i tak dalej, eksplorować i takie tam. Najważniejsze, żebyśmy posuwali fabułę do przodu. Niemniej jednak... trzeba byłoby wysprzątać te wszystkie chaty popalone, jakie tutaj widzimy. I możemy, powiedzmy, siekierę wyciągnąć, zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja, jeżeli ja rozwalę tutaj co nieco. Czyli tak, jeden domek gdzieś tutaj stoi, czekaj, aha, tam stoi, dobra.
bo tu jest centrum Wiochy, to my myślę, że zaczniemy sobie takie domki stawiać tutaj. Tym bardziej, że jak pamiętamy, no, zbieramy węgiel drzewny, proszę bardzo, to dosyć istotna kwestia jest. I patyki, tak? Jeżeli chcemy tutaj ładnie to wszystko ogarnąć, to trzeba by sprzątać, to nie może tak być, bo to tylko psuje cały efekt wizualny. Natomiast zdziwiłem się strasznie, że nie jesteśmy w stanie w tym naszym domku, który zbudowaliśmy, ogarnąć większej ilości mat do spania. Czyli już wiemy, że aby ewentualnie chcieć posiadać rodzinę, co jeszcze nie wiem, czy można, tak jak w Medievalu, to będziemy potrzebowali większej chałupy. Także tak to będzie wyglądało. Ja tutaj sobie zbieram różne rzeczy. Myślę, że przygotowanie surowcowe, że tak powiem, to jest coś, co mnie zainteresuje. Natomiast co? No, może państwo macie jakieś, nie wiem, patenty, pomysły, życzenia, jakieś podpowiedzi i tak dalej, no to oczywiście piszcie. A ja żegnam się już na dzisiaj z państwem. Dzięki wielkie za obejrzenie tego jakże zacnego odcinka, gdzie nic w sumie nie zrobiliśmy oprócz poznania historii. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.